Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będzie to Hollum Peksowy. Przygotowałam dla Was taki film z odzieżą wierzchnią, czyli będą to przeważnie chyba płaszcze albo takie płaszczokurtki. Stwierdziłam, że nagram w takim kadrze, żeby od razu, wiecie, nagrać Wam te rzeczy na sobie, niż robić przebitki, tak stwierdziłam. No i dlatego zmieniłam kadr, ponieważ jest lepsze, tutaj światło mam okno. No i mi tak będzie lepiej nagrywać. Mam nadzieję, że będzie ostrość dobra, bo zmieniłam na pro w telefonie, więc mam nadzieję, że będzie dobra ostrość i będzie film w jak najlepszej jakości. Dobra, jedynie Was tylko zachęcam do łapeczki w górę i oczywiście do subskrypcji. Widzę, że większość filmów są duże wyświetlenia, bo to jest ponad 1000 wyświetleń, a na swoim koncie subskrybentów mam tylko 500, więc jeżeli nawet nie oglądasz regularnie, a nie subskrybujesz, to zachęcam do tej subskrypcji. W ten sposób pomożesz mi w rozwijaniu mojego kanału, a ja w ten sposób będę, ja dla siebie taka będę, wiecie, bardziej, żeby się mobilizować i nagrywać dla Was te filmy. Oczywiście teraz jest utrudnione nagrywanie, ponieważ jest zima, okres taki zimowy, jest szybko się robi ciemno. Ja tylko kilka dni w tygodniu mam wolnych, no i nagrywam właśnie, dzisiaj jest akurat fajna pogoda, bo jest dosyć widno, więc nagrywam w takim kadrze. No tutaj mam te paski, które jest trochę szpecą ten kadr, no ale niestety innej tutaj opcji nie mam nagrywania. No i tutaj jest lustro, w którym widzicie mój tył, więc mam nadzieję, że jakoś ułatwi również patrzenie w lustro, jak wyglądają te rzeczy z tyłu. Dobra, ja nie przedłużam, bo już pewnie jest mnóstwo materiału, więc dobra, ja zaczynam od pierwszej. Tutaj mam pierwszą kurtkę. Kurtko to był ogólnie płaszcz, który Wam kiedyś pokazywałam, że kupiłam go w Lumpeksie za parę złotych. Mam nadzieję, że nie utnie mi głowy, ale jakoś tak ucina mi głowę. Czekajcie, może wezmę troszeczkę do góry. Mam tak zepsuty ten statyw, że boję się w ogóle ruszać telefonem. Ogólnie ten płaszcz ja Wam pokazywałam w którymś z holu i jest nawet miniatura tego płaszcza. On był długi, przebitkę Wam się postaram wstawić. No i ten płaszcz stwierdziłam, że jak nikt nie chce go kupić na Vinted, no to go przerobię. I go przerobiłam właśnie na taką krótką kurteczkę. Tutaj, kurczę, jak się przybliża, to mi kadr zginie. Tutaj jeszcze został mi jeden guzik, który muszę przymocować, żeby ta kurtka się w miarę jakoś zapinała. Tutaj sobie po prostu, bo te ogólnie te ramiona były bardzo szerokie i ja tutaj sobie trochę ścięłam i zrobiłam takie tutaj szycie. Tutaj też. Więc kurtka jest ogólnie dopracowana. Ja raczej jej chyba nie będę sprzedawała, bardziej będę właśnie w niej chodziła właśnie wiosną, jak się zrobi troszeczkę, wiecie, cieplej. Na chwilę, na obecną temperaturę to już będzie za zimno, za zimno będzie mi w tej kurtce, więc ja ją sobie zostawiam na wiosnę. No, ale mam nadzieję, że kurtka wyszła mi fajnie. Ok, kolejna kurtka. Będzie to taki bardziej, już Wam się pokazuje. Będzie to taka koszulowa kurtka. Ja ją oczywiście będę w niej chodziła teraz. Pod właśnie pod jakiś płaszcz, czy kurtkę, czy nawet właśnie do pracy zarzucić, tylko wiecie, jakąś bluzkę pod spód. To jest ona ogólnie ta, można powiedzieć, koszulokurtka, no bo ogólnie ona ma tutaj kieszenie, więc to jest taka bardziej właśnie kurtko koszula. Jest, powiem Wam, że bardzo fajna. Tylko oczywiście jest to sztruksowa kurtka, więc wszystko się do niej przyczepia, ale jest naprawdę fajna i nie jest w ogóle uszkodzona. Wiem, że ja ogólnie ją kupiłam za bardzo małe pieniądze. Mi się wydaje, że chyba gdzieś koło 5 zł, 4 zł.
więc naprawdę bardzo mało. No i ona ma tutaj takie przeszycie, że to wygląda naprawdę bardzo. Oczywiście ja tutaj nic nie robię, bo tutaj ta podłoga, tak, jestem bez skarpetek, więc może skrzypić trochę. Więc ona tutaj ma fajne takie właśnie wykonanie, takiego pół zaokrąglenia. No i ona się z tyłu tak prezentuje. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Jak nie, to postaram się robić również takie przebitki, żebyście lepiej ją widziały. Ale naprawdę jest przepiękna i na pewno zostanie ze mną jak najdłużej, bo mi się podoba i raczej jej nie sprzedam. Bo to jest taka rzecz, która mi się na 100% podoba i jej nie sprzedam, więc to jest taka moja, można powiedzieć, perełka. Kolejny płaszczyk jest z mango, jest w rozmiarze L, ale jest idealny jak dla mnie, bo lubię takie, wiecie, oversize'owe płaszczyki. I powiem, że bardzo się dobrze czuję w tym płaszczyku. Ogólnie ma fajny print i nie wygląda na taką L-kę. Ogarnę może włosy. Nie wygląda na taką L-kę, ponieważ on ma tutaj, ten płaszczyk ma, dobrze, że powiem, obniżane rękawy, więc on nie wygląda zbyt duży, bo jakby był, wiecie, L-ka, to by mogły te rękawy, ramiona mogłyby tutaj być bardzo widoczne, ale że są z obniżanym stanem te ramiona, więc wygląda to bardzo dobrze. No i Wam się może tu przybliżę. Print jest naprawdę przepiękny, fajny taki kolorowy. I może Wam się tutaj zapnę, o, może Wam się tak pokażę. Chociaż nie wiem, czy ostrość nie zginie. Ma taki duży ekspres, więc to też fajnie wygląda, ale nie wiem, czy ja będę to zapinała ten płaszczyk. Nie wiem. Chyba będzie, chyba mi się lepiej podoba właśnie, jak jest odsunięty, bo i tak zasłania mi, wiecie, ciało. W razie co, jakby było chłodniej wiosną. Ja ogólnie to na wiosnę zostawię sobie i później na taką cieplejszą już jesień. Ale płaszczyk jest naprawdę fajny i ja za niego dałam bodajże chyba 4 zł. I jeszcze ja muszę go troszeczkę ogolić, bo ma takie, wiecie, pypcie. Ma taki skulkowany materiał, więc ja jeszcze go muszę porządnie sobie go wypielęgnować. Jest to taki fajny, pluszowy, nie powiem, to nie jest kożuszek. Z takiego włosa. Już Wam pokazuję. To jest płaszczyk ogólnie. Fajny, milutki. On ma tutaj takie napy, więc ja mogę sobie go po prostu zapiąć. Ja go kupiłam z myślą, że będę go zakładała na ramoneskę, żeby mi było po prostu cieplej. Fajnie, że jest taki, wiecie, duży, bo zmieści się pod nią kurtka. Czy to właśnie jakaś właśnie ramoneska albo właśnie jeansowa. Więc fajnie, że on jest taki duży. No i on jest taki króciutki. Taki króciutki, można powiedzieć, kończą jak się biodra kończą u mnie. No on jest taki króciutki, więc jest naprawdę fajny i ja go chyba kupiłam, wiecie co? Żeby nie skłamać Was, za 3 zł, bo to było chyba 2 dni chyba przed końcówką, jakby przed dostawą. O. Przed dostawą, więc ja go po prostu zobaczyłam i stwierdziłam, że go wezmę, bo jest naprawdę fajny i w dobrym stanie. Ja już go wyprałam i wyszczotkowałam taką szczotką z włosa dzika, jeżeli dobrze mówię. Fajnie właśnie się sprawdza ta szczotka właśnie takich właśnie z długim włosem płaszczyków. I już Wam mówię, jaki to jest. Jaka to jest marka? A jeżeli chodzi o markę, to Wam Crisp. Marka Crisp. No, więc taka marka. Oczywiście to jest sztuczny płaszczyk futrzany taki, bo to są, to nie jest oczywiście prawdziwe. Dobra, pokazuję następną rzecz, już przedostatnią.
I tutaj mam taki płaszczyk również z takiego włosa. Włosia. Ale oczywiście on też jest sztuczny, więc spokojnie. Nawet jest metka w środku. I on jest właśnie z koloru takiego brązowego. I ja za niego dałam... Ile ja za niego dałam? 4 złote. 4 złote. A ogólnie ten płaszczyk jest z CA, niby tu jest metka. Nie wiem, jak się nazywa ta marka, ale jest CA. Więc tak. A jeżeli chodzi o skład, jakiś poliester i poliakryl, chyba tak. No więc tutaj w środku ma taką świecącą podszewkę i chyba jest właśnie z tej marki, ale zaraz sprawdzę. No niby to ta nie jest właśnie, ale metka była w środku z tej marki, więc nie wiem, o co chodzi, ale tutaj jest marka, o, właśnie, ostrzy się, nie wiem, czy się wyostrzy, chyba tak. No, więc taki płaszczyk futrzany, ja go chyba raczej sobie go zostawię, zobaczę, jak będę się ogólnie w nim czuła, tak wiecie, na co dzień. Ja te tutaj, te sznurki z tym, tym czymś, sobie po prostu poucinam, ponieważ to mi zbytnio nie pasuje. A on ma tutaj takie, jak to się nazywa? No, zapomniałam. No, taki ala guzik, nie wiem, jak to się nazywa. I on ma normalnie tutaj, sobie mogę go zapiąć, więc to mi w zupełności niepotrzebne. Więc ja go sobie zapnę teraz, żebyście zobaczyły, jaki on jest w długości, jak on się prezentuje. O, i on ma tutaj kieszonki, dosyć takie mało głębokie, więc raczej tutaj sobie nic nie schowam, jedynie jakieś może klucze, to tylko to. Ale jeżeli chodzi o telefon, to raczej nie. I już Wam pokazuję długość. O, może tak. No i długość jest taka, czyli za pupę. Co mi się podoba, że ta pupa mi nie zmarznie. No i jest to taki płaszczyk. Naprawdę bardzo ładny i w bardzo dobrym stanie. Ok, i kolejna rzecz, kolejny już płaszczyk, już ostatni, jest Luisa Calvino. O, rozmiar L, europejskie 4 niby. I jest naprawdę fajny, taki cieplutki. Ja za niego dałam chyba 8 zł, bo to było właśnie teraz niedawno go kupiłam. To jest, nie wiem, to jest kurtko, płaszczyk taki. Ciężko mi stwierdzić. No ma tutaj głębokie kieszenie, co mi się bardzo podoba. Tutaj ma czarne guziki i jest naprawdę taki ciepły, fajnie, bo będę właśnie miała również na wiosnę albo później właśnie na taką wczesną jesień. No, bo tak to ogólnie jest przepiękne, w ogóle nie jest zniszczony, więc nie wiem, dlaczego ktoś go nie kupił w dzień dostawy, gdzie on kosztował 16 zł. Jak poszłam na drugi dzień i kosztował właśnie 8 zł, więc nie mam pojęcia. A ogólnie są teraz właśnie modne te takie płaszczyki właśnie z takiego, nie wiem, jak to powiedzieć, to nie jest misio, nie wiem, jak z czego, no z takiego materiału. Więc dobrze, że nikt go nie kupił, bo ja będę go miała. I mam nadzieję, że jak najdłuższy czas, bo mi się bardzo podoba. I on również jest taki przed pośladki. O, taki, no, że może Wam obniżę, nie będę tam się prezentowała. Może tutaj Wam pokażę. O, mam nadzieję, że nie będzie ten kadr bardzo krzywy. No i on jest taki, o, no, sprzed, za pośladki, więc też będzie mi chronił mój tyłek przed zimnem. No dobra, na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i pamiętajcie o tych łapeczkach w górę i o subskrypcji, bo mi bardzo na tym zależy. No i jak mam nadzieję, że jakoś wyszedł ten film, ale wiem, że będzie on chaotyczny. Nie jestem przyzwyczajona do nagrywania właśnie tak na stojący. Chyba raz taki filmik nagrałam,
więc mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu i będzie chętnie oglądany przez Was. Pamiętajcie o tej subskrypcji, bo bardzo mi na tym zależy. Dobra, ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.